Siemanko, Siemanko, RC Vandale, tutaj Tomaj RC. A dzisiaj na parkiecie zatańczy z nami Arma Outcast 8S, czyli taki monster w skali 1 do 5. Pogadam trochę o tym sprzęcie według takiego klucza, który trochę sobie zmodyfikowałem od ostatnich. Dwóch czy, dwóch czy trzech recenzji, które robiłem i będzie to wyglądało następująco. Pierwsze wygląd i design w sensie takim konstrukcyjnym. Następnie idąc od serducha, że tak powiem, czyli elektronika. Następnie przeniesienie napędu, zawieszenie i koła, właściwości jezdne, wytrzymałość, serwis, w sensie serwisowanie tego sprzętu, czyli takie workability. Jeszcze nie znalazłem polskiego słowa na to. Dajcie mi znać w komentarzach, jak można by to nazwać jeszcze. Następnie koszty utrzymania, wsparcie. A w ostatnim punkcie wartość i ponowny zakup. No to zaczynamy. Na wstępie powiem, że to nie jest porównanie do Xmaxa. I nie będę tutaj mówił, co jest lepsze, czy Xmax, czy Outcast, przynajmniej nie w tym materiale. Natomiast mogą pojawić się jakieś odniesienia, ponieważ akurat miałem okazję z kolegami pojeździć równolegle tym sprzętem z Xmaxami, także no, dało to nam jakieś pojęcie o tym, jak się ma jeden, jeden model do, do drugiego. Jeżeli chodzi o wygląd, to uważam, że ten sprzęt tutaj zdecydowanie jest wygrywem, dla mnie wygląda fantastycznie. Podoba mi się, podoba mi się to co Arma tutaj zrobiła. No, jakby nie wnikając w szczegóły, to mówiłem w tych pierwszych takich materiałach, trochę trochę pokazywałem detali, no to wszystko to, co tutaj widzimy, całościowo jest według mnie fajne, dosyć spójne, i generalnie daje radę, świetny kolor, fajne, fajne koła, jakby wszystko mi tutaj wszystko gra, jeżeli chodzi o design natomiast. No to y, też mi się tutaj wszystko podoba, ponieważ jest to taka klasyczna konstrukcja, którą lubię. Zdejmę tylko budę. Y, nie ma tu żadnych akumulatorów y, ładowanych z dołu. Nie ma tutaj jakichś, no nie wiem, jakichś takich dziwnych rozwiązań. Y, trzy dyferencjały. Y, Solidna, solidne aluminiowe podwozie. Oczywiście mogą być jego plusy, mogą być minusy. No ale generalnie całość robi takie solidne i fajne wrażenie. Sprzęt jest taki, pff, o, jest takim, jest takim przysadzistym, że tak powiem, monsterem. Także, no tutaj jak dla mnie też, tutaj jak dla mnie też na plus te poprzeczki, które są Montowane seryjnie też zdecydowanie fajna, fajna sprawa. No, nie ładowanie, nie wiem, tutaj akumulatorów, te kieszenie poza drobnym mankamentem, troszeczkę tam gdzieś przy, przy zapinaniu pasków pojawiają się jakieś drobne takie. Tak naprawdę, przy odpinaniu pojawiają się jakieś drobne tam niedogodności, ale to jest naprawdę pierdołka. Wytrzymały, wytrzymały zderzak o, z ten zderzak jest taki mikruśny także to wszystko to wszystko tutaj gra, jeżeli chodzi o, o przedni zawias i o przednie, o przednie piasty też jest ok poza tym, że no, mają tam troszeczkę tendencję do luzowania się te elementy jest taki jeden patent, który mi sprzedał Arek i zastosował, i sprawiło to, że przestały się tak luzować. Także można sobie z pomocą kolegów z wieloma rzeczami poradzić. Bardzo Ci dziękuję, Areczku, za, za tą pomoc, bo to było troszeczkę takie uciążliwe. Elektronika 160A Regiel. Silnik 1250, bodajże kV. Elektronika obsługuje 6 lub 8s. Myślę, że na, na 6s w ogóle tego nie odpalałem. Myślę, że to za bardzo nie jedzie na 6s. No, z elektroniką w zasadzie nie miałem żadnych, nie miałem żadnych problemów. Silnik to fajne, że od razu przychodzi z chłodzeniem. Za bardzo silnik się nie grzeje. Jakby wszystko, wszystko tutaj jest poprawnie, natomiast no nie jest to jakiś dla mnie przynajmniej jest to mocny jest to mocny sprzęt. Nie to żeby on nie jechał. On, on naprawdę jedzie potrafi. Potrafi wyrwać, potrafi zrobić backflipa. Natomiast przy tej skali, żeby to wyrywało z butów, to, musiało być, to musiałoby mieć coś mocniejszego. Tutaj jest podkręcony timing zębatki, chyba z tego co pamiętam, nie, nie zmieniałem na większą atakującej, chyba pod, podkręcony był timing już tak na maksa z tego co pamiętam no i przy takim, przy takim ustawieniu i8s to już, to już naprawdę jedzie tutaj właśnie takie odniesienie do X-Maxa robiliśmy sobie takie drag race'y to no te sprzęty szły łeb w zasadzie w zasadzie cały czas czy to było na prostej czy, czy, czy to były jakieś tam takie powiedzmy nasze pseudo wyścigi po, po jakimś tam torze to, no, to szliśmy, to szliśmy web w web. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, wszystko ok. Żadnych problemów z dyframi, z, z wałami. Z Kupki wyglądają jak nowe. To wszystko wydaje się solidne, mocne. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o Zawieszenie. Tutaj też wszystko OK. Poza tym, że z fabryki jeden, jeden amorek nieco ciekł to jakby tutaj fajnie ten, fajnie to zawieszenie. Fajnie to zawieszenie pracuje. Radzi sobie z tym radzi sobie z tym ciężarem, nie dobija, no naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jak dla mnie ustawione i, i, i dobrane. Przy jakichś ekstremalnych, baszerskich wyczynach, to wiadomo, że słyszy się o tym, że potrafią się wyginać te, te, te golenie amortyzatorów. No, można tam sobie upgrade'ować do M2C albo jakichś innych. Nawet się za tym rozglądałem, ale. Nie wdrażałem tego w życie, nie doświadczyłem, nie zauważyłem żadnych problemów. Ja tym sprzętem powiedzmy jeździłem i uprawiałem taki umiarkowany, powiedziałbym, basz. Także do takiego zastosowania jak najbardziej zawiecha mi odpowiadała. Jak jesteśmy już przy zawieszeniu, idziemy dalej i docieramy do kół. I koła są... Bardzo fajnym, uważam, bardzo mocnym, bardzo mocnym punktem tego, tego sprzętu. No, taka, taka taki agresywny bieżnik, bardzo miękka mieszanka. Takie mięsiste, takie mięsiste te gumy, potężne, potężnych rozmiarów, naprawdę. Te dibucy, backflippy, tak, backflipy, tak. Deep Backflip. No, te koła dobrze, dobrze napędzają ten sprzęt. Ja może założę trochę budę, będzie się przyjemniej oglądało. Naprawdę te koła potrafią dobrze przenosić moc na glebę. Mają fajną przyczepność. A przy tym jakby dużym rozstawie kół, który teraz akurat tutaj fajnie widać, to jakby nie, nie przeszkadza, bo nie ma tutaj za bardzo mowy o traction rollu, czyli o takiej wywrotce spowodowanej jakby zbyt dużą przyczepnością, czy no jakby może nie tylko tym, ale może to być duży wysoki środek ciężkości i, jakby i ustawione zawieszenie i tak dalej, bla, bla, ale w każdym razie. Duża trakcja na, na kołach, tutaj jak najbardziej może być, może być wykorzystana. Także koła zdecydowanie na plus. Wydaje mi się, że chyba gdzieś na którymś, na którymś na którejś gumie pojawiło się, pojawiła się, tutaj, że tak powiem, szczelina pomiędzy, pomiędzy oponą a, a felgą, na zasadzie, że że była do podklejenia. Sprawdzajcie sobie to. Tak przy okazji, tak można o tym przypomnieć. Póki to wszystko jest nowe, nawet przed jazdą albo, albo po pierwszych jakichś tam jazdach zobaczyć, sobie skontrolować. Wtedy, jak to jest nowe, to zdecydowanie łatwiej to podkleić niż, niż, niż później, jak już gdzieś tam znajdzie tego syfu. Tak samo sprawdzajcie sobie od wewnątrz na felgach te otwory, czy one są, czy ich nie ma, a jak są to zaklejajcie po to, żeby woda i piasek nie dostawały się do środka, bo wtedy będą po prostu bardzo szybko niszczyły wam te pianki. Będzie się to gromadziło. Jeżeli nie są wentylowane koła, tym bardziej trudno będzie w ogóle wydostać stamtąd Piach, błoto i, i wilgoć, ale to taka mała dygresja. Właściwości jezdne. Trochę już powiedziałem, właśnie przed chwilą, o tych, o tych właściwościach jezdnych. No i co? Sprzęcik bardzo fajnie, bardzo fajnie jeździ. Dobrze się trzyma. Ja na początku miałem trochę. Obawę o to, czy taki nieco nieco powiedzmy taki taki kwadratowy, powiedzmy trochę że tak powiem, format jego będzie sprawiał, że, że to będzie coś, coś, coś przyjemnego, ale no tak, bardzo fajnie się tym jeździ. Tak jak powiedziałem, trudno ten sprzęt wywrócić. Natomiast, no, oczywiście. Tym samym, jak już go położymy, że jesteśmy na boku, to najczęściej zostajemy na dachu. On nie ma takiej łatwej tendencji do odwracania się z powrotem na koła. Za to, jak już mowa o pójściu na koło, no to bardzo chętnie idzie na koło tylne, co jest bardzo fajne. Szczególnie, że dobrze sprawuje się ten Willy ten, ten Bar który tutaj widać jest no to mocowanie tego jednego z kół jest lekko wygięte ale dobrze się sprawuje i można fajnie sobie przytrzymać zrobić czy to na piachu trawie czy na asfalcie porobić sobie fajne takie długie takie długie wheelie jest no jest, jest, przy tym, jest przy tym sporo zabawy także całkiem Fajnie, szczególnie jak na taki, takiego wielkiego monstera, to to, to to całkiem fajnie jeździ. Zrobię trochę powrót, przepraszam, przypomniało mi się, że zapomniałem w ostatnich filmach i przygotowałem sobie tu z boku i znowu zapomniałem. Przy tej elektronice powiedzieć chociażby dwa słowa o aparaturze. Ta aparatura jest całkiem spoko, da się na niej jeździć. W miarę jest czucie sprzętu. Fajne jest to, że ma tutaj ten znaczy wiele osób mówi, że to jest fajne, że to się przydaje. Ja generalnie tego nie używam. Po prostu zawsze chcę mieć. To fajnie jakby było jeszcze 150 mocy, <laughs> ale generalnie jest to, jest to fajne, że można zmniejszyć tą, tą moc również prosto z aparatury. No wiadomo, tam te podstawowe takie przełączniki, w przypadku stosowania pakietów SMART tutaj by nam pokazywało stopień naładowania, tak orientacyjnie akumulatorów. Taką ciekawostką tutaj jest break rate, czyli rate, czyli możliwość dozowania siły, hamowania tutaj z aparatury. Aparaturka taka całkiem całkiem spoko i nie powiedziałem jeszcze, nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy odnośnie, tam, elektroniki, hardwareu, że tak powiem, serwo, a ważna, e, ważna rzecz, jeżeli chodzi o, e, o to serwo, no sobie tutaj no powiedziałbym, że tak jak klasycznie FRT że mm, daje radę, skręca szał nie robi. E, mm, przydałoby się oczywiście mieć coś żwawszego i, i mocniejszego, tak żeby, żeby jeszcze lepiej żeby jeszcze lepiej móc się poruszać, ale no w zupełności do jazdy, do do jakiegoś tam nawet ścigania się z, z kolegami do baszu, no to to po prostu wystarcza dochodzimy do wytrzymałości no właśnie, coś co baszerów, bardzo będzie interesowało. Z mojej perspektywy, czyli takiego umiarkowanego baszu, loty powiedzmy takiej wysokości, żebyśmy byli w stanie tym kolosem wykręcić backflipa, bo to mniej więcej daje no, tym osobom, które, które jeżdżą, to daje mniej więcej obraz jakie, jakie to są wysokości, zresztą możecie sobie zobaczyć filmiki moje Trochę tym pobaszowałem, to, to możecie sobie zo, zobaczyć, o czym mówię. No to takie wysokości to e, wykręcenia backflipa spokojnie ten sprzęcik wytrzymuje. Ten zawias, ten zawias jest w stanie to ogarnąć i za bardzo nic się nie dzieje, dopóki jest to taki, e, jakby to powiedzieć, taki kulturalny, kulturalny basz, nie taki nie taki. Chamski, że tak powiem, że mu tam nie dbamy o to, czy tam wyskoczymy tak i równo, żeby równo wylądować ładnie na, na cztery koła, tylko tam wiadomo, nie obojętnie jak i lądujemy tam potem na jedno z kosem i, i wszystkie przyciążenia gdzieś tam idą, idą w, jedno, w jedno miejsce. No to, jeżeli tak dbamy trochę o to, i tak z głową, że tak powiem, trochę tym sprzętem baszujemy, to on jest w stanie spokojnie tego typu akcje wytrzymywać. No, wyżej, dalej, więcej już bym się, już bym się obawiał. No, po prostu widziałem jakieś, jakieś filmiki, gdzie jedno nieudane lądowanie i gdzieś tam dyfer przedni, na przykład już był, że tak powiem, na wierzchu. Ja tego nie doświadczyłem, ale, ale myślę, że, no, że, te, że te ograniczenia tutaj są głównie spowodowane wagą, i tą, tą masą, oraz tym, że no, podwozie jest, podwozie jest aluminiowe, czyli ono. No wiadomo, nie jest tworzywa, nie jest kompozytowe gdzie ono odkształci się i wróci do poprzedniego, no pierwotnego kształtu Tylko jak już coś się wydarzy, jak ono się wygnie no to już takie wygięciu, że tak powiem, pozostaje Całkiem na początku uszkodziłem, uszkodziłem jeden wahacz ale było to takie niefortunne i takie po prostu, no, no po prostu niefortunne najechanie na bokiem na, na taką rampę, gdzie po prostu, no, tak akurat, wahaczem zawadziłem, że myślę, że to po prostu był przypadek. Później już ja nawet zaopatrzyłem się w wahacze rpm -a. Ale nie zakładałem ich. Założyłem standardowe, żeby sprawdzić, jak to się będzie sprawować w dłuższym okresie, i wszystko, wszystko było ok. Poza tym, podczas tych moich jazd, gdzieś pamiętam, że, ale prawda jest też taka, że to myśmy jeździli też przy dosyć niskich, niskich temperaturach z chłopakami, a te niskie temperatury no, nigdy nie nie pomagają. Wiem, że któraś gdzieś tutaj, któraś po prostu ze śrubek się poddała, ale to tak jakby, to jakby sam materiał, sam metal się poddał, także taka taka pierdołka. I, i co jeszcze? I... czekajcie. No już pokazywałem, że ten trochę jest ten wygięty jest co robić, żeby poprzestawiać tego wielkoluda eee, no tutaj gdzieś tam jest wygięte to wygięte to skrzydło tylne i, i wygięte ten, to mocowanie tego mocowanie wielce powiedziane, to chyba śruba po prostu tak, no tu jest, tu jest śruba, po prostu jest wygięta tego tego koła od od willybara i to, chyba, i to chyba wszystko co się, co się wydarzyło tam na początku mi coś spadła za dwa razy zębatka takująca ale później jak nie, nie mówię tego w ramach takich wytrzymałości opowiadania o wytrzymałości tylko bardziej o takiej no nie wiem jakich tam przypadłościach że tak powiem po wyjęciu prosto prosto z pudła, dobrze zaklejona później i, i już było już było ok. Serwis. No, serwis nie, na, nie nastręcza tutaj zbyt wielu problemów. Do, do podzespołów jest całkiem dobry, jest całkiem dobry dostęp. Nie ma żadnych żadnych takich zakamarków. Wszystko, no to to, to podwozie jest tak skonstruowane, że tutaj no, nie ma po prostu nie ma po prostu problemu z tym, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, no to no przy tej skali i przy tej, przy tej cenie zakupu, przy jakichś tam aluminiowych niektórych częściach, ale myślę, że przede wszystkim przy cenach jakie do jakich ARMA nas przyzwyczaja, trzeba powiedzieć, że utrzymanie takiego sprzętu, jeżeli coś uszkadzamy, chcemy gdzieś tam intensywnie tym sprzętem śmigać, no jest dosyć kosztowne. Jakby ceny części do ARMY tanie nie są, także yy, taka skala do tego, no warto to, yy, warto to wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś. Yy, już jest na granicy budżetu albo go wręcz przekroczył już przy zakupie no to później może troszeczkę może troszeczkę boleć, że tak powiem jak przyjdzie jak przyjdzie kupować jakieś części do tego, do tego modelu polecam sobie sprawdzić trochę no jakby cen trochę kilku kilku jakichś tam elementów tak dla, tak dla wiedzy, co nas czeka, jak, jak będziemy niegrzeczni, że tak powiem, i puścimy wodze fantazji z tym sprzętem. Jeżeli chodzi o wsparcie, czyli na przykład dostępność części, to tutaj nie miałem, nie miałem problemów. To, co potrzebowałem, to było dostępne. No i to było dostępne od ręki. Nie było tego dużo, no ale jednak na przykład gdzieś tam statystycznie rzecz biorąc nie mam, nie mam problemów z częściami, z częściami do army. Zresztą widzę, że na tyle zrobiła się u nas ona popularna, że już nawet sami użytkownicy raczej spotykam się z tym, że, że chwalą powiedzmy ten poziom dostępności tych części. Wartość. Wartość i ponowny zakup. Jeżeli chodzi o. No, ten sprzęt. Ten sprzęt trochę kosztuje i te sprzęty ja już teraz, już teraz nie wiem nawet bo, dokładnie, bo trochę, trochę nie nadążam z tymi, z tymi cenami. One się. Potrafią szybko, szybko zmieniać, ale sprzęt do tanich nie należy. W związku z tym. No, nawet biorąc pod uwagę, że to jest bardzo duża skala, no to można mieć według mnie duże oczekiwania wobec, wobec, takiego, wobec takiego auta myślę, że myślę, że ta wartość w tym sprzęcie jest. On, on jakby tym, tym, tym swoim takim charakterem daje naprawdę daje naprawdę sporo ale mogłoby być wydaje mi się, że, że tutaj mogłoby być odrobinę, odrobinę lepiej tak, tak, sobie, tak sobie myślę, że trochę w kwestii tej tej mocy i, i trochę w kwestii wytrzymałości jakby tutaj Arma poprawiła to byłoby to byłoby jeszcze lepiej Ponowny zakup. Czy ja ten sprzęt kupiłbym jeszcze raz? Lubię ten sprzęt. Ten sprzęt świetnie wygląda, dobrze jeździ. Ale bym się mocno zastanawiał nad, nad ponownym nad ponownym zakupem. W moim przypadku głównie tutaj chodzi o to, że jest no tak te gabaryty, no są, mają, mają plusy i mają minusy, ale ten sprzęt jest cholernie, yy, cholernie ciężki, taki nawet do takiego, yy, po prostu takiego przenoszenia z miejsca na miejsce, yy, mimo tego, że no, wrzucam ten sprzęt do, yy, do bagażnika, do auta, jadę na, na, na spot, to jednak no, tu go chwycić, tam go przenieść i on być może jest taki po prostu, to, to zaobserwowałem, że tak, bo jest mało, że tak powiem, chwytny, tak to nazwę i w związku z tym jest taki trochę mało, mało poręczny, taki mało, dla mnie, taki mało, mało przyjazny pod tym, pod tym względem, że to nie jest tak, że a dobra, pyk, pyk, go tam tutaj chwycę, wrzucę, przeniosę, no kurde, jest trochę, dla mnie jest troszeczkę za dużym takim klockiem, za ciężkim w sensie, nie za dużym i takim właśnie jakoś, jakoś nieporęcznym, tak nie bardzo nawet jest jak go chwycić tam za ten za ten wheelie bardzo do przenoszenia ale, ale tak nie do końca trochę tam paluchy nie wchodzą trochę tak niewygodnie się go niesie, no i to, to jest powiem tak, to jest pierwszy model gdzie zwróciłem na to uwagę że zaczyna mnie trochę wkurzać po prostu jego taki nazwa to taki bieżący taki bieżący transport. Też jeszcze jest trochę trochę kwestia Czasy jazdy nie są złe. Tam na takich pakietach 6750 do okolice z tego co pamiętam okolice 20 minut jazdy, ale no kolega na pakietach podobnej pojemności tu odniosę się do do Traxasa X-Maxem zawsze jeździł dłużej i, i to tak wyraźnie dłużej. I to za każdym, za każdym razem. Także to był taki, trochę, taki trochę smuteczek był. Także no myślę, że znów tutaj ta, ta masa ma, ma sporo do powiedzenia. I no, to jest coś, co z jednej strony daje temu sprzętowi taki nadaje taki charakter, bo to jest kurczę, to jest taki czołg. Nie śmialiśmy że jak tym się człowiek rozpędzi, to są dwie opcje. Albo on jak na tą przeszkodę, na którą napotka najedzie, to albo z niej wyskoczy, albo ją po prostu rozwali. Wjechać tym na taki plac budowy, gdzieś tam na przykład jest budowana droga, no świetna, świetna zabawa, przejedzie po wszystkim. No dobrze, chyba powiedziałem to co, to, co miałem powiedzieć. Mimo wszystko, znaczy, wszystko, mimo tego, że ja bym się mocno zastanawiał, nad podobnym zakupem tego sprzętu, wam mogę ten takiego outcasta polecić, bo to jest. No, kawał dobrego skurczybyka, dającego dużo, dużo fanu. I jak już tak sobie rozmawiamy, jakieś takie drobne. Wycieczki robię w kierunku tego jego głównego konkurenta XA. To polecam sobie spróbować jednym i drugim modelem pojeździć, bo one są jednak inne. One jeżdżą w inny sposób i jednemu może bardziej pasować to, a innemu, no właśnie, troszeczkę coś innego. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Pozdrówka.